filtr troszeczkę robi ze mnie gigaczada, nie? Trochę robi. Trochę robi. Chwilę sobie można pogrzeć na kamerce, bo potem się rozbieram, widzowie. Kamerka jest? No chopie, no z kamerką teraz streamuję. Pokaż mordo. To. A, faktycznie, gigagórnik, widzę. Gigagórnik, kurwa! Dobra. Zapraszam, kogo zaraz zjeżdżamy na dół. Czego się kurwa śmiejesz? Hmm? Już mi nudzi mi RP. Ja chyba będę robił RP normalnie na tych, no na kamerkach. Kurwa, ale są jaja z tym filtrem. Kurwa śmiejesz, kurwa śmiejesz. Żartowałem. Może nie, może nie. Dobra. Będę dzisiaj gigagórnikiem. Dobra, bagnę chwilę, poczekaj, po prostu nie pokażę gierki widzą na chwilę, przechwytywanie gry. Nie, nie, ja nie robię nic w firmie transportowej. Nie robię nic w firmie transportowej, to był może jakaś... Pewnie chodziło ci, pamiętam o co chodzi. Był taki, taką, udostępniłem taką relację, że gość sobie zamówił zabawkę z Chin i ta zabawka grała zamiast, co tam, mój freestyle. Coś tam, no... Pamiętacie tą zabawkę, kurwa, ten kwiatek, co tańczył, tak, kurwa, tak, i tak, tak, stary się jeździ, no i to było od widza nagrywka. I tam pamiętam, rzeczywiście były jakieś ulotki z firmy transportowej, pewnie ludzie pomyśleli, że to jest moje, nie, to była nagrywka mojego widza. Ja jedynie zatransportuję to siebie do kibla, do lodówki, tutaj z powrotem, to jedyny transport, jaki wykonuję. Teraz zrobię tak, start the game, wy tego nie widzicie, ostra jazda, Logan Cappuccino, Early Aces, pokażę wam widzowie, bo troszeczkę... Dobra, i teraz przechwytywanie gry. Dziękuję za gwiazdeczki, patrzcie. Dobra, jesteśmy. Możecie, zapraszam was na serwer. Jak wczoraj było mało widzów. Przed tym, jak pomyślicie sobie, co to jest za gierka, ja pierdolę, co ty grasz, pamiętajcie, że... A to się jest inny chyba, no? A muszę wam podać, tak? Bo jest could not find the game. Mhm. Dobra, tylko jeszcze pokażę szybko widzom. Patrzcie, co się stało. Tutaj dzisiaj, znaczy dzisiaj, wczoraj wybudowałem taką chatkę, tu wyczyściłem wszystko, tereny, posadziłem krzoki. A dobra, to już chłopakom podaję, przepraszam. Moja ulubiona gra teraz. To jeszcze to schowam. Ja wam podać wam kod, tak? Ale mam zamazane. Co tam trzeba zrobić? Bo jakby nie widzę tego kodu. Ale macie rację. Teraz... Ale to jest spoko, bo jakby był jakiś leak, to zawsze można wyjść z gry po prostu i wejść jeszcze raz, nie? Oczywiście, ale mam nadzieję, że no wiadomo, jakby coś się złego działo, to bym szybko wyłączył serwer. Siemanko, witam. Jeszcze raz, to Adrian Tomaszyk, dziękuję. Witam trenerze Ludini, jak tam Wule. Ja Wule też już skończył dawno, a Łoniaki Williams spoko, ale następny sezon to planuję upolować tego brata Łoniakiego Williamsa. Nie pamiętam jak ma na imię, ale jest drugi Williams, który gra na skrzydle. Do czego ja chcę, co ja wczoraj mówiłem? Aha, wczoraj jeszcze jak było 200 widzów, to inaczej to wyglądało, ale zobaczcie. Tu wszystko, ja to sam budowałem, Tutaj porobiłem woda, żeby nie przelewała się, jedzonka trochę. Konkret baza. No, zrobiłem naprawdę fajnie tutaj. Posadziłem co trzeba było, pokarczowałem rzeczy, tutaj nowe miejsca są. Mam też drogi, też sporo robię. Czyli no właśnie tutaj przedłużyłem drogę, bo tu będę robił... No, ja w ogóle chcę całą mapę, którą mamy, wyburzyć te ściany i zrobić wszystko swoje od podstaw. Miasta, ulice, kurwa. Wiesz o co chodzi. You know, kurwa, what I'm talking about. Wiesz o co chodzi, nie? To trzeba wyjebać, to... To nie jest proste życie górnika, kurwa. Cały czas trzeba kopać i kurwa być na kontrolce. Rozumiesz, kurwa? Właśnie tak. I co jakiś czas oczywiście oświetlenie. No rozbudowało się mega i dzisiaj moją misją... Dziękuję za gwiazdki. Moją misją jest właśnie zagospodarowanie tych terenów. Można powiedzieć, że... To jest deweloperka. To jest taka symulacja deweloperki. Ludzie myślą, a śmieszna gierka Minecraft dla zjebów. Nie. Chuj ci w dupę, gościu. Nie wiesz, o co tu chodzi. To jest symulacja deweloperstwa, tak? Ja podejmuję tu szereg działań, przekmin i w przyszłości może te umiejętności, będą ewoluowały te w prawdziwe, życiowe umiejętności. A kiedy portal do Netheru? Co to jest Nether? Chyba jakaś rzecz, której nie robiliśmy. Nie, w Minecraftcie był Nether. Ale tak, nie znam się. Wezmę sobie 3 tortille na głód, albo nawet jedną, bo to jedzenie trzeba wykorzystywać, kurwa, nie ma co. Tu sobie jeszcze wezmę 2. Te na dole masz na regenerację HP. Okej, ja jeszcze zbuduję kilka mostów, bo one mogą potrzebować. No to możemy niedługo wyruszać na wyprawy w takim razie. Mostów buduję fest. Niezwykle Dwarf Fortress. Ja myślę, że to jest troszkę lepsza gierka. Wiesz o co chodzi?
Ale dużo zeszło tego jedzenia, musi tulip. Tam było 33, jest 13 tylko. No bo to wiesz, to trzeba jeść. Trzeba jeść. Pamiętajcie, że tutaj też musimy zdobyć wodę, tak? O. No właśnie, bo tutaj Adrian napisał, że po zabiciu bossów jest tak, że wiesz, musimy gdzieś tutaj jakieś te kryształy dostać tych bossów. Nie wiem, czy tamten to był boss, bo chyba nic, żaden kryształ nie tak, mi się wydaje, że to był taki, wiesz, pokazanie, że są bossy, ale to... Wydaje mi się, że to trzy główne bossy. No i czytałem też zapowiedź na Steamie, że podobno mają być rozbudowane tutaj te biomy, ma być tego więcej. Boję się, że my dzisiaj skończymy tą grę, nie? Bo potem można nagrać na mega hardzie, że jedna wyjebka i koniec, nie? Czy to połączenie Minecrafta z Tibią? No pewnie, że tak, no coś w tym jest. Strasznie szybko głodny się robię. To co, może podejdziemy do pokoju strategicznego i ustalimy... Jasne, zapraszam do pokoju strategicznego. Właśnie, dokładnie tak. Ja tu już kończę ostatnie segmenty. W takim razie biurka za 3 minuty z pokojem strategicznym, widzowie. Dobrze. Mapa jest taka, ale wydaje mi się, że to, co tu chłopaki odkryli, nie? Może ktoś wie, może ktoś grał. Tutaj oni doszli do takich, do jakby granic, nie? Ale wydaje mi się, że te granice da się przejść, tylko trzeba mieć odpowiedni kilofy i sprzęt, żeby przebić te wiertła. Znaczy przebić wiertłami te ściany. Chyba, że to jest maksymalna baza, ale wątpię w to, no to byłoby niemożliwe, no musi być tego więcej. A my nawet odkryliśmy tyle, nie? Dobra, lecimy do pokoju, który sam zbudowałem, zobaczcie, drzwiczki, to wszystko moja robota. Otwierasz, zamykasz, kurwa, krzesełka. Witam serdecznie! Dzień dobry, dzień dobry. No aż zdejmę hełm, żeby było. Proszę bardzo. Górniczy styl, kurwa. Sporo naszych poległo. Tak, sporo się poległo, ale to dla nich właśnie to robimy. Dla nich czynimy to, żeby eksplorować ten teren. Posłuchaj Filipie, poczekaj chwilę jego mościu. Muszę skoczyć, naprawić swój wielki kilof. Dobrze. Slash poci się mi, proszę bardzo. Żeby naprawić swój kilof, widzowie, potrzebujemy części. Scarp parts, które otrzymujemy ze zniszczonych rzeczy. Podchodzimy do tego. Moteczek na kilofek, na mieczyk. Dla pewności wszystko naprawmy. Cacuś. Resztę rzeczy, które są niepotrzebne nam, oddajemy z powrotem tutaj. Dobra, panowie, teraz pytanie, gdzie atakujemy? Gdzie idziemy, w którą stronę? Jakie są myśli? Mapa jest, no można powiedzieć, rozległa. Gdzie nie pójdziemy, to nas czeka nowa rzecz. Musimy może zdobyć na pewno. Może poszlibyśmy na południe. Północ mamy już prawie gdzieś tam wyeksplorowaną. Uderzyliśmy również na południowy wschód. Może po prostu zakorzenić się gdzieś na południu, zobaczyć, co tam się dzieje. Możemy to sprawdzić, jestem za, ale musimy opracować w końcu ten Scarlet coś, żeby budować wiertła. O? No właśnie. No właśnie, nie może być. Musimy wyruszyć wyprawę, gdzie zdobędziemy wiertła. Brakuje nam tego Scarletu. Chodźcie pod te, czego nam dokładnie potrzeba, Heimer, żeby zbudować? Electronic Table jest tutaj, nie? Co można z niego? A to lampy można elektryczne. Cooper, a te elektryczne lampy to są takie do oświetleń po prostu, nie? Tak, tak, tak. Żeby pewnie tutaj coś ładnego sobie przyświecić w bazie. No dobra, czy ten Scarlet coś nam jest potrzebne? A czy jakieś wiertło nie możemy tutaj skonstruować? Czyli ten Scarlet coś, czego skąd ten Scarlet jest? No dobra, wyruszajmy w takim razie. Kilofy w dłoń. Na jedzenie, na picie, ekwipunki puste i gotowe na przyjęcie kolejnych. Ruszajmy w takim razie. Rzeczy. To może w tę stronę, co? Zapraszam panowie. Dobra, Filip, w takim razie rozpoczynamy. Ja wezmę, ty będziesz miał światło, to ja wezmę już tarczę, żeby blokować jak coś ciosy. Albo wiesz co, na razie latarka, potem tarczę. Jest mnóstwo mechanik, widzowie. A ta wędka stara, chcecie starą wędkę ktoś z was? Ja mam tą lepszą. A, macie, dobra. No, dziękuję. O, uwaga. A tu był ten boss pierwszy. Patrz, to jest jakiś ten relikt, może tutaj. Nie. Droga, uwaga! To jest sprzedawca, nie? Tak, tak, ja go zamknąłem tutaj, żeby nam nie uciekł. A, tu go zamknąłeś, pierdolony. Tak. Mogę mu slimy sprzedawać. Tak, w dół lecimy dalej. Kopać? Zamknę go jeszcze. Tak, kopaj. Dobra, rozbijmy tu malutkie pochodnie. Pamiętajcie pochodnie, to jest bardzo istotna sprawa. Pokojnie mam most, kładę. Uważajcie, nie marnujmy też mostów. Pamiętajcie o oświetleniu, to jest bardzo istotna sprawa. Drewno. Korzenie wystające. Namierzyłem kolejne te świetliki. Mamy złoto chyba. Właśnie tak, oświetlmy to. Nie wiadomo co tu czyha, kurwa, na nas. Brawo. Dobrze. Świetnie. Na razie eskapada, wszystko bezpiecznie. Sporo metalowych chruszców, złoto. A może złoto się robi w jakiejś kombinacji z tym Scarletem, czy coś? Dostałem item? Gold ore, piórko. Slingshot mam. To jest ta? Proca. Proca, okej. Okay. Ja nie używam, ja nie walę z procy.
Dokładnie, szerokie, szerokie, tu potem tory robimy z tego. Ulala. Dużo slajmu. A może to skopać i strzec dziada. Aha, aha, na to wychodzi. Teraz pytanie, jak go w ogóle upolować? A spróbujmy poczekać na niego i zobaczymy, jak się go uderzy, czy HP mu schodzi. Czerwone oczy, uwaga. Wow, golem! Dobra, tankuję go. Oła! Kurwa, nie tankujesz. Spokojnie, jest daszyk. Nowe rzeczy? Nie, co to poleciało z niego? Nic nowego. Ore z niego poleciało. Gold. Wood. Dirt wall na razie. Takie rzeczy się pozbędę ich. Tin ore. Nasiona, żarcie. O. Więc może dalej pochodnie. W głąb tutaj. Tak, dalej w głąb pójdziemy, tylko pochodnie porobię. I ten golem musiał czegoś pilnować w takim razie. Są jakieś składy. Ore. Najlepszym chcę być na górnikiem. Ne. Ale tu mam składy, spokojnie, ja się tym zajmę. Moje górnicze tutaj umiejętności powinny zaszokować nie jednego kurwa dobrego górnika. Rośliny. Panowie, chyba trafiliśmy na jakiś niezły gadżet. Co to jest? No nie wiem, sprawdź to, przyjacielu. Jakaś zajebista Golden Karok. Okej, to jest jakiś taki... To jest do jedzenia, mogę to ugotować. Golden Karok? Tak. Czyli tak jakby złota marchewka. Okej, okay, karot, dobra. Czerwone oczy. Chore mi mu wahadło. Dobra. O ty kurwo. Dobra. Leży. Ale mi zajebał. Uważać go. Szczelający. O, dobra, wale był abordaż, kurwie. Uważaj. O, dobra, przyjąłem. A, jest, easy. Podpalony jesteś, przyjacielu. Zjedz sobie jakieś dobre jedzonko. Zjedzone. Dziękuję za gwiazdki. Andrzej Tomaszek, dziękuję serdecznie. Ej, leci. Ty, faktycznie, można go zabić. Można go gonić nawet. Gdzie on jest? Normalnie mucha poleci. Ej, tu trzeba jakieś jedzonko na przyspieszenie w takim razie, biec za nim i go nakurwiać. A może zablokować trzeba, kurwa, go jakoś. On chyba wszystko niszczy na swojej drodze, wiesz? A? Chyba trzeba po prostu jedzonko na przyspieszenie i go napierdalać. Heimer go uderzył, że 3 razy mu spadło z 10% HP. In ore, drzewo, kurwa mać, to kip. Mam większą, spokojnie, tego rozjebie. Raz. Może bombą trzeba prostować bombę, jak biegnie ten. Tak! A. Patrzcie, jeden z ja stanę tutaj, ktoś stanie wyżej i jeszcze jedna osoba wyżej i stawiamy bombę. Filip, ty chyba brałeś serloganie te tortille na przyspieszenie. Mam. To możemy spożyć te tortille. Macie dwie, leżą. I go spróbujesz podgonić. Trzymaj, Heimer, dla ciebie. Na minutę. Slime też byłoby usunąć, żeby szybciej biec za nim, bo go nie dogonimy. Musimy więcej pochodni mieć. Masz felpę bomby? Mam 6. Tych dużych? Nie, mniejszych. Ty ile masz tych dużych, Filip? Ja nie mam żadnych. Jeden tych dużych. Aha, okej, rzeczywiście, zasłania wam tu informacje. Nie biegnie chyba. A to dla Filipa to 4 bomby? No jestem. Okej, bomby, mam już 4 przy sobie, dobra. Ale jak będziemy go gonić, to wydaje mi się, że też możemy mu jakieś HP. Ale jak go dogonimy, jak on taki szybki? Wiesz co, Heimer go gonił i przez chwilę zadawał mu wrażenie. Pytanie, czy on za sobą też ten slime zostawia. A, właśnie zostawia, to właśnie... Biegnie. Dobra. I też mam stać bomby? Tak. Ale gdzie to on jest? Dostaję. Zatrzymał się! O kurwa, o, robię kółko! Walczy z nami! Więcej bomb potrzebujemy! On się chyba wkurwił. Tak, on się wkurwił. Mamy go! Mamy go, jest, panowie, brawo! Rozjebanet! Skrzynia, otwieram, wow! Dobra, niech ktoś inna osoba to weźmie. Ja wezmę metale. Metali jest w chuj, części mogę wziąć. Golden Larva Meat. Wezmę. Golden Larva Meat? To musi być pyszne. Fiber, no. Ładnie, panowie. Brawo, nieźle. Brawo. Czekajcie, tutaj mu zrobimy
O kurwa, nie sądziłem, że patrzę. Grubu trzeba pierdolnąć. To była nasza największa bestia. Krzysztof mu pierdolniemy. Została rozjebana larwa. Albo potężny. No.